Dobra, dajemy automat. Teraz już zupełnie ciąg silników zmaleje do zera. No i teraz, żebym na przesterze to powiedział. No i yes, I do. No i teraz prędkość względem machów się będzie trochę zmniejszać. Dobrze. Też mówię, dzisiaj taki nie za długi lot. Nie chciałem przedłużać, ten, nie chciałem wam za długiej transmisji naszych warowi, żeby potem do niedzieli na nie wiadomo i za odcinku. Ale ładny śnieg. I ładne przejście kamery. I powiedz, że w realu to wygląda jeszcze ładnie. Życie gdzieś tam za górami, za lasami, kryje się lotnisko docelowe. Ostrzeżmy może ludzi o turbulencjach, które są wykrywane aktualnie na pokładzie. Dobrze, jesteśmy 62 mile od lotniska. Tutaj my tak ostro zaczynamy zniżać. Czemu to aż tak? A nie, bo niedługo pan na overspeeda wejdzie. Co to ma być? No, już do góry, proszę. Co to? Pano szalał, czy co? No i ładnie sobie nad górami przelatuje. Oczywiście, że strona z formacjami mi się musiała wyładować. Czemuż by to mogło być inaczej? No i na 35 lewy, a nie prawy. I co? Gdzie jest myszka? No i 35 lewy, every 1 inch. Wija o coś trzeba, nie wija. Sobie nopkę dajmy. Insert.
Za nie jestem za wysoko o 160. Panie, kochaj. Todd. Nie, to ja tutaj daję operacyjnie i ten. Dobra. Coś tu się popsuło z tymi, wszystkim. Już sobie skrócić może aplikujemy z SRN na nopkę. Okej, już teraz wszystko rozumiem. No by... Okej. Dajemy od razu tu. Okej, okay, jesteśmy odrobinę za nisko, dajmy już teraz prawidłowo descent. Okej, okay, i zaraz tutaj trzeba dać na 35 nie prawy, tylko lewy. I instrumental jako Y my tu pisaliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy. I tak, Y. Tu mamy 787. I 787. Tak. Powinien być teraz nowy metar. No jest. Temperatura 20 stopni. Już. Ciśnienie dać jakie było, dobrze. I zmniejszamy prędkość do 250. Informujemy o rozpoczęciu zniżania. Interrain radar. Mówiłem coś. O, co? Panie, co to się dzieje? Ci ścinki się zaczęły dziać, jakbym nie wiem, zaczął robić co innego niż robiłem. No i patrzcie. Nie mam zielonego pojęcia, od czego to zależy. Dobrze, i na punkcie nopkę mamy być na wysokości. Cztery tysiące stopni, czyli no... Fajnie, że to wszystko się zacina. No, czekaj. Na wysokości 4000 stóp. Tu jeszcze trochę prędkości trzeba wytracić. Załączyć landing lights. Okej. Zapiąć pasy dla pasażerów.
na wyżej. To tutaj zmieniamy na 4000. Dajemy na pozycję Descent. Dobrze. I w takim sposobem rozpoczniemy zniżanie. Zniżanie się rozpoczyna. No to się nie powinno tutaj przecinać. No nie wiem co jest w każdym razie. Streamuj Switch Plane'a. Myślałem, że jak będę robił tylko streama i nie będę tego nagrywał, to będzie więcej klatek, a tu no cóż. Nie wyszło. Patrzcie, w niektórych momentach to jest zupełnie. ...767 stóp nad ziemią. Dobrze, ciśnienie już sobie możemy ustawić na 1032. I wykonać approach checklist. Briefing, confirm, ECAM status, checked, barrel reference, 1032, checked, MDA, 787, set, engine mode selector, normal, approach checklist complete, and please prepare cabin for landing. Na tym tracimy czas, że to się zacina. Wiecie o tym? To jest napisane, że lecimy 49, a już lecimy tak właściwie godzinę, nie? A to dlatego, no bo... To jest symulator, nie działa teraz w 10 klatkach na sekundę, ale z tego co widzę, tu jest wyższy jakiś jeden budynek. Tu jest jakaś granica dziwna... dwóch tekst. Dwóch terenów, nie? To ciężby złączyły się dwie scenerie, nie? I... ja to tu jest. I tu jest trochę inne, a tu jest trochę inne. To i nie to wygląda nawet. No i seat for landing też już możecie. Muszę czekować. My zniżamy dosyć wolno, to idź, no bo mówimy o 30 na sekundę. No cóż, procesor nie wyrabia. Jak sobie zrobię, to jest płynnie, a jak już tak zrobię, to już nie jest, nie? Dobrze, kabina jest ready, z tego co właśnie usłyszałem.
Jak tu będziemy, gdzie jest ta fioletowa kropeczka, damy sobie od razu directo. I nic. Czy co to jest? Nie wiem, nie widzę oczywiście. I nic. Ty? No coś w tym stylu, CPT. Dokładnie. Intpt. No. Zgadza się. Fajny punkt. Dobrze, więc tu zaczynamy właśnie approach face. Dajemy tutaj directa. I ustawiamy się w kierunku pasa. Tutaj sobie dajemy IRS. Znaczy ILS. Dajemy flaps 1. I dajemy approach. Glide slope jest, localizer jest. Okej. Przy stabilizacji załączymy takeoff and runway turn off lights. Dobrze, i wysuńmy sobie podwozie, aby zwiększyć opór powietrza, bo trzeba zacząć hamować. Na razie mamy klapy tylko jeden. Dobrze, mamy stabilizację, no slides, no. Jeszcze nie, co ty robisz, chłop? Flaps 2. Auto break low. Cabin checked. Flaps 3. I flaps full. Spoilers armed. 1000. Checked. And my aircraft. Terrain. Gdzie było minimum? Terrain. Jeszcze minimum powinno być. No dobrze, continue. Nie masz ten terrain. Terrain. No nie, nie marłeś pan. Ty mnie tylko irytujesz. One
No twardy, ale weźcie i wylądujcie na takich tych przecinkach. No ja nie wiem, chodź. Univers. Ej, ty noc. Universe of Menu Break. Spoilers Lizard. Flaps up. Nie disarm doors. O nie, to... Nie to chcieli, no dobrze. Landing lights off. Maybe you wanna start. Radar off. Okej. No i się wszystko zgadza, zgadza się. Dobra. Tutaj, no. Lecimy dalej. No cóż, lądowanie mówię, perfekcyjnie nie wyszło, no i no weźcie i wylądujcie na tej klatce. Nie będzie co tam się działo przy tym lądowaniu od razu. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Na tym 351, co tu jest, o. I piu blidon. Sparking brake on. Engine off. Czekamy, aż tu będzie około dwóch. Dobrze, mamy ten. Beacon off wtedy. Dobrze, można drzwi już otwierać. A sobie w tym czasie zrobimy to. Można odpiąć i thank you for flying. My w tym czasie pompy wyłączymy. Trzymaj external power, wyłączę. APU. Witam panie Hetman 777, witam serdecznie. Co to za powieranie filmu? Błąd. Nie. Ale witam w każdym razie.
Dobrze, czekamy aż pasażerowie wysiądą. I obejrzymy sobie powtóreczki. Dobrze, mamy A minus. Dostaliśmy. To za to trochę twardsze lądowania. No cóż, zdarza się. Nie, jak to mówią, nietwarde lądowanie jest nie jest najgorsze. Ważne, żeby wylądować jak najlepiej w punkcie. Nie? Teraz przechodzimy sobie do powtórek z lotu. Z lądowania. Zobaczymy sobie, jak to wyglądało. Widoku pasażera. Ciekawa rzecz się wydarzyła. I po tym ja się dziwię, czemu to wylądowanie mi nie wyszło, nie? Nagle w pewnym momencie lotu się nagle spoilery wysunęły. Dlatego było twardsze przyziemienie. W realu coś takiego by na pewno miejsca nie miało. O, widzicie? Bo teraz tydzień jakbym kołami dąpnął ziemi, nie? A tu w tym miejscu. Jakiś dziwny błąd był X-Plane'a, nie? O. Jeszcze raz, o. Ty jakbym dotknął ziemi i on wykrył i otworzył te, nie? Nie, nawet tego nie zauważyłem i tak lat. I dlatego też spadłem tu pod koniec. Ja też mi tak dziwnie było, bo taki duży kąt musiałem trzymać, aż ty mówię nie masz inny, nie? No dobrze. I to było na tyle w tym najwątłym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!